ważna jest diagnoza funkcjonalna, czyli takie pojęcie o tym, co dana niepełnosprawność może, a czego nie może robić dany człowiek, bo osoba, która zupełnie nie zna się na niepełnosprawności, może jak najlepiej doradzić w kwestii pracy. Natomiast nie doradzi osobie konkretnie, nawet jeżeli będzie znała jej schorzenia. Trochę trzeba się znać na tych niepełnosprawnościach, których jest tak dużo. A jest jakaś opcja internetowa w sieci, żeby właśnie też uzyskać takie informacje? No bo dla osoby niepełnosprawnej może być trudno, bo są 3 ośrodki, więc dobrze się skontaktować choćby przez internet, telefon. Telefon podaliśmy, ale właśnie czy jest jakaś taka opcja tego typu przez sieć? Tak, jest portal sprawniewpracy.pl. Portal, który już funkcjonuje jakiś czas i również promowaliśmy go tegoroczną kampanią Nie chcę być strażakiem. Portal, na którym po pierwsze są oferty pracy dla pracowników czy potencjalnych pracowników z niepełnosprawnością, ale który też jest kompendium wiedzy dla pracodawców, którzy nie mają pojęcia, jak mogą zatrudnić osobę niepełnosprawną, którzy się tego obawiają, którzy nie wiedzą, w jaki sposób przygotować miejsce pracy, chodzi? Ale i przygotować miejsce pracy i zrozumieć przepisy, których jednak, których jednak jest dużo. Tak jak wspominaliśmy na przykład o tej tak karze. Zwanych karach, czyli obowiązkowych wpłatach, tak. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. I to płacą pracodawcy, którzy nie zatrudniają. Płacą pracodawcy, którzy nie zatrudniają, ale muszą być to tacy pracodawcy więksi, czyli powyżej 25 osób zatrudniający. I a jaki procent musi być tych niepełnosprawnych? 6% osób niepełnosprawnych. Z tym, że 1:1 to nie jest tak do końca, bo jeżeli jest jakieś schorzenie specjalne, i tutaj jest dłuższa lista tych schorzeń specjalnych w porównaniu z tym, co jest do dofinansowań do wynagrodzenia, czyli na przykład paraplegia, tetraplegia, stwardnienie rozsiane, to też wyjaśnimy, jeżeli jakiś pracodawca będzie miał do nas pytanie. To wtedy liczy się taka osoba na przykład z umiarkowanym stopniem nawet jako tak jakby 3%, a osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności jako 4%. A czy panowie wiedzą, bo ja kiedyś pamiętam, robiłam taki sondaż, jak to wygląda w tak zwanych instytucjach państwa zatrudnienie niepełnosprawnych. Tak, i ja się po prostu załamałam. Wtedy to było ze trzy lata temu, jednym z ministerstw, które miało bardzo małą procent zatrudnionych niepełnosprawnych, było ministerstwo wtedy pracy i polityki społecznej. Czekamy. Ja wtedy odpadłam. Bo nie mam wrażenia, bo to wchodzi. Dokładnie. Jedyna instytucja, która na ten moment ma odpowiednią liczbę osób niepełnosprawnych, która nie płaci tych obowiązkowych wpłat, to jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. No jeszcze by tego brakowało, jeszcze żeby lepiej. On by płacił te kary za to, że nie zatrudnia. Ale jeszcze wróćmy do tej kampanii, która nosi tytuł Nie będę strażakiem. Nie chcę być strażakiem. Nie chcę być strażakiem. I bardzo wiele osób patrzyło na ten tytuł, mówiło: rany boskie, co oni wymyślili? No tak, przecież to jest osoba niepełnosprawna, to się kupy nie trzyma. A okazuje się, że to jednak intrygowała. Ale to intrygowało, kampanię, właśnie tak? O to chodzi. Ten film intrygował. I takie było założenie tego filmu. Przede wszystkim chcieliśmy pokazać osoby z niepełnosprawnością jako osoby, które niekoniecznie chcą pracować w tych zawodach, w których może je widzieć pracodawca. Tutaj wspominaliśmy wcześniej, tu Łukasz wspominał o ofertach pracy, które są. Natomiast te oferty często są bardzo stereotypowe, to znaczy widzimy osoby z niepełnosprawnością wykonujące bardzo proste prace. W ośrodkach takich, które na przykład produkują szczotki albo inne takie rzeczy. Albo pracy chronionej. Tak, natomiast my chcieliśmy pokazać osoby niepełnosprawne jako aktywne i jako aktywnych i interesujących pracowników. Mamy wrażenie, że to nam się udało, szczególnie, że te osoby, które występują w naszym spocie, to nie są aktorzy. To są prawdziwe osoby z niepełnosprawnościami, które mówią o swoich zawodach. I ten spot naprawdę warto obejrzeć, bo ja go sobie dzisiaj obejrzałam i on jest niesamowity, jeśli o to chodzi, więc jeżeli ktoś będzie miał chwilkę czasu, to zachęcam do obejrzenia tego spotu, bo to jest właśnie takie zupełnie niekonwencjonalne podejście do całego problemu, które mi się bardzo podoba. Tak. Przypomnijmy. Z takim dystansem również do niepełnosprawności. A przypomnijmy, te osoby chyba
trzy, które mówią, w jakim zawodach są, to kto to jest, co oni robią? Tam jest grafik, jest urzędnik, jest analityk finansowy, fundraiser. Więc no, tak naprawdę mamy cały przekrój. Nie tylko ochroniarz i sprzątaczka. Tak, dokładnie. I cóż, te osoby w ogóle mieliśmy dosyć oczywiście też duże obawy, czy troszkę nie przesadzamy, czy jakby ten ładunek humoru nie kogoś będzie... nie urazi. Tak, dokładnie. Nie urazi, albo ktoś tego nie zrozumie po prostu, o co w tym wszystkim tak, chodzi. Tak, natomiast jak obserwowaliśmy głosy, które się pojawiały po rozpoczęciu kampanii, okazywało się, że właśnie czegoś takiego brakowało. Właśnie brakowało podejścia do osób z niepełnosprawnością z dystansem. I ten dystans, który tak naprawdę one same pokazują, nie my mówimy i w końcu ich głosem. A powiedzcie państwo, czy to by telewizja wyemitowała, prawda, taką reklamę społeczną? Nie płacicie, w ogóle nie płacicie? Jak to jest? W ogóle nie płacimy. Obecnie te spoty można obejrzeć w telewizji polskiej. I te spoty są puszczane w ramach emisji bezpłatnej. Bardzo wiele programów informacyjnych, TVN24, ale też inne programy. Odnosiło się do sprawy. Tak, odnosiło się. I kampania spotkała się z bardzo takim serdecznym przyjęciem, z uśmiechem. No i w końcu osoba niepełnosprawna nie jest tak pokazywana, można powiedzieć, jak tytuł z jednej z publikacji, która była w Integracji kiedyś zamieszczona, od ofiary do herosa. Czyli trochę z przymrużeniem oka, ale o bardzo, bardzo ważnych rzeczach. Tak, i to też było bardzo ważne założenie tej kampanii, to właśnie to, żeby o czym powiedział zmienić. Łukasz, że z jednej strony kampanie społeczne pokazują albo osobę z niepełnosprawnością jako osobę, którą biedną powinno się zaopiekować, albo z drugiej strony pokazują jak superbohatera, który może wszystko pokonać, wszystkie przeciwności. Chcieliśmy pokazać, że wcale tak nie jest, natomiast liczą się predyspozycje i tak naprawdę ja pamiętam, jak kiedyś znajomy mnie zaskoczył, właśnie osoba niepełnosprawna, która mi mówi, pracuje w policji. Osoba na wózku poruszająca się. I ja sobie myślę, o czym on mówi? Ale okazuje, przecież on nie musi być policjantem. Dobra, zdjęcie ewentualnie. Tak, a on się zajmował zupełnie innymi rzeczami i to mi się wtedy, to był już jakiś kawałek czasu, wydawało takie po prostu... stereotypowe myślenie. Tak. Kto pracuje w policji. A powiedzcie panowie, pomysł, scenariusz, to wymyśliła wam jakaś zatrudniona agencja PR-owa, czy to... To jest pomysł agencji UOK, która dla nas realizowała te kampanie. Oczywiście później ze wsparciem merytorycznym naszym jak najbardziej. Natomiast agencja rzeczywiście bardzo kreatywnie podeszła do tego problemu. Zresztą podobnie jak w przypadku kampanii poprzedniej, którą realizowaliśmy, czyli płytkiej wyobraźni, o której wspomnieliśmy, i jej odsłony internetowej, czyli Żaru Tropików. Czyli kampanii, zapraszamy, żeby obejrzeć w internecie. To Żar jest naprawdę, Tropików, tak? Tak, bardzo fajna. Tak, i to była kampania, która z kolei kosztowała bodajże 8 zł i była kampanią, która była realizowana na portalu aukcyjnym, pokazującą efekt brawury. Można tak powiedzieć, tak. Tak, natomiast nie ciężko... Co to znaczy na portalu aukcyjnym? Ktoś kupował to? To znaczy 8 zł kosztowało? Tak, były stworzone produkty, które można było kupić. Finansować? Te produkty tak naprawdę nie istniały. Były to produkty, które... Na przykład krem do smarowania się, do opalania, który nazywał się Braveran, z tego co powiem. Tak, które mogły spowodować, że będziesz jeszcze bardziej męski i będziesz jeszcze bardziej atrakcyjny nad wodą. I jak skoczysz do wody i zobaczą cię kobiety posmarowanego tym kremem. Tak, i na końcu była właśnie informacja o kampanii płytkiej wyobraźni, o problemach, jakie mogą wyniknąć z tego niefortunnego skoku. Ale ludzie realnie pieniądze wpłacali? Nie, to był pomysł przede wszystkim kreatywny, natomiast była to kampania, która miała ponad 500 000 odsłon
w bardzo krótkim czasie. I, A co znaczy kampania kosztowała 8 zł? To znaczy, że kampania kosztowała tyle, ile kosztowało wykupienie strony aukcyjnej na Allegro. I to był... Ale realnie kosztowało tyle? Znaczy ktoś wam to zrobił? Ktoś tam oczywiście, nie liczymy tutaj wkładu, pracy, natomiast jakby takich już czysto finansowych i namacalnych kosztów. Tak. A jak wygląda ta obecna kampania dotycząca pracy, ta, że ją nazwę strażacką, też ma tyle odsłon i też tak dobrze idzie? Kampania ma obecnie prawie 300 tysięcy odsłon. Oczywiście nie licząc, są to tylko i wyłącznie odsłony internetowe. Dodajmy liczne nagrody. I liczne nagrody. Rzeczywiście ta kampania w bardzo krótkim czasie, bo wystartowaliśmy 9 marca, zdobyła 5 złotych nagród na tegorocznych KTR-ach oraz to była brązowego lwa w Cannes, z czego jesteśmy, bardzo dumni, także została doceniona również za granicą. A jeszcze jedno chciałam wspomnieć, że ci ludzie, bo pan powiedział, że to nie są aktorzy, tylko to są osoby niepełnosprawne, i one w trakcie realizowania tego spotu przechodziły taki pełen cykl niemalże aktorski, castingowy i tak dalej? Tak. Tak, zrobiliśmy casting, szukając bohaterów, którzy będą ciekawi i będą mieli dystans do siebie. Najpierw był to casting internetowy i nasi aktorzy potencjalni nagrywali się w domach i przesyłali nam swoje zgłoszenia. Następnie już normalny casting i z tego... Nie ukrywam, że po takiej znajomości u Tomka pchałem się na tego osobnika na wózku. Dostałem zapalenia oskrzeli, casting był jeszcze zimą i... Straciłem mowę. Później po prostu oglądając, jak fajnie ta osoba na wózku wypada pod ciśnieniem węża strażackiego, no jednak stwierdziłem, że cieszę się, że tam mnie nie było. Ale nie było podczas kręcenia tak strasznie. No przypuszczam, że wszystko było zabezpieczone właściwie, tak żeby się coś nie wydarzyło. Ale jeszcze jedna kampania, o której mieliśmy mówić i o której chciałabym mówić, to jest ta kampania, która ma w tytule Moc. Tak. Powiedzmy coś na ten temat więcej. Kampania świeża, kampania, która się rozkręca. Niech Moc i Z jest jeszcze po tym Cy. Chodzi generalnie o pęcherz neurogenny, czyli taką przypadłość, którą ma bardzo wiele osób, w tym w bardzo dużej części osoby po różnego typu urazach jeżdżące na wózkach niewalizkich, czyli osoby po skokach do wody, po wypadkach motocyklowych, po wypadkach samochodowych. Niestety poziom opieki urologicznej, a może bardziej powiedzieć specjalistycznej, neurourologicznej, zanikł w Polsce kilka ładnych lat temu. Poprzez likwidację. To znaczy, że wcześniej nie ma takiego oddziału specjalistycznego, gdzie byliby wyspecjalizowani neurourolodzy, którzy mogliby zaopiekować się osobami poruszającymi się na wózkach. Tak jak kiedyś to było w Stocerze przed jego po prostu reorganizacją. Tam był kiedyś bardzo nestor, można powiedzieć, już polskiej urologii, pan doktor Buczyński, który prowadził ten ośrodek i tam można było zrobić wszystko, tak? Można było położyć się z jakąś odleżyną, można w tym czasie było właśnie zrobić sobie jakieś rozkruszanie kamieni w pęcherzu. Obecnie ta kampania ma na celu przekonanie, że Pampers to nie jest właściwa rzecz, właściwa opieka urologiczna dla osób poruszających się na wózkach. Czyli tak naprawdę w tej chwili dla osoby poruszającej się na wózkach lub wózku lub innej, mającą inną dolegliwość, to tylko wyborem jest między Pampersem i takim, że powiem, normalnym cewnikiem? No, taki cewnik, który jest założony na stałe, to jest w ogóle zabójstwo, bo to jest po prostu prosta droga do bakteriurii, do namnażania się bakterii. A tutaj mamy, poprzez tą kampanię chcemy promować też cewniki hydrofilowe, cewniki, które nie wymagają żelu, nie wymagają całych, może nie mówmy o tym w szczegółach, ale po prostu które są zachodnioeuropejskie. Proszę Państwa, wrócimy do naszej rozmowy po skrócie informacji.
16.40, Sergiusz Piotrkowski. MKOL uznał, że rosyjscy sportowcy mogą jednak jechać do Rio, chyba że wykluczą ich federacje poszczególnych dyscyplin, tak jak zrobiła to już federacja lekkoatletyczna. Rosjanie ponadto muszą poddać się rygorystycznym badaniom antydopingowym, a w Brazylii będą aż 3 różne podkłady muzyczne na ceremonii medalowej. W zależności od dyscypliny będzie on zależał od tego, czy dany sport uważany jest za klasyczny, popularny czy widowiskowy. Igrzyska rozpoczną się 5 sierpnia. Wzrosła liczba naruszeń przestrzeni powietrznej Bułgarii przez rosyjskie samoloty wojskowe i cywilne, poinformował bułgarski minister obrony Nikołaj Nenczew i nazwał to prowokacją wobec Bułgarii i jej sił powietrznych. Tygrysy zabiły jedną osobę, a drugą raniły w zoo w Pekinie. Ogród umożliwia oglądanie tych dzikich zwierząt z samochodów i autokarów. Kobiety opuściły pojazd mimo zakazów i natychmiast zostały zaatakowane przez dzikie koty. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Jeszcze raz przypomnę. 340 miliardów złotych. 8 lat. 500 plus. 5 tysięcy nowych wybudowanych przedszkoli. 250 nowych szpitali. 1500 kilometrów autostrad. Nie ma tego i nie było za waszych rządów. Bo te pieniądze po prostu zostały zmarnowane, zmarnotrawione. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Egoizm, marnotrawstwo, pogarda. Aby zrozumieć. Weekend Radia Tok FM. Proszę Państwa, wracamy do naszej rozmowy. Małgorzata Kolińska-Dąbrowska, Gazeta Wyborcza, jako że program Na Kłopoty. Kolińska, w studiu Łukasz Bednarski i Tomasz Pisarzewski. Panowie są ze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. I mówimy o takich kłopotach, na które na pewno nie poradzę w żaden sposób, bo tak. Przed chwilą, przed informacjami mówiliśmy o sprawie bardzo poważnej, to znaczy o sprawach nerek osób niepełnosprawnych, które poruszają się między innymi na wózku, leżą, o bardzo poważnym problemie, który tak naprawdę w Polsce załatwiany jest za pomocą pampersa. A tak, być nie powinien. Tak, niestety tak faktycznie jest i to nie wiadomo jak będzie według nowych jakichś planów i założeń, czy nie będą to jakieś najtańsze pampersy, które pewnie będą przeciekały, ale już bez tych szczegółów może. Wróćmy do tego tematu. Nerki i układ moczowy u osób, które siedzą, dużo siedzą, generalnie poruszają się na wózkach, to jest jedna z głównych przyczyn śmierci. Czy wszystkie te osoby są cewnikowane? Zazwyczaj tak powinno być, bo nie powinno się dopuszczać do długiego zalegania moczu. Jeżeli osoba siedzi na wózku, powinna co jakiś czas się cewnikować. Natomiast obecne refundowane cewniki, na które starcza tej refundacji, to są cewniki, gdzie trzeba je otworzyć, wszystko umyć, zdezynfekować, użyć żelu. Jak ktoś ma niesprawne ręce, to powodzenia. Jak ktoś jest po skoku do wody, najczęściej to jest niesprawne dłonie. Czyli jest potrzebny jeszcze ktoś, kto by pomógł, albo fachowiec, jak niestety się zaczyna ale coś dziać. Są też cewniki hydrofilowe. A cóż to jest takiego cewniki, właśnie? Cewniki, które są powlekane specjalną substancją, gdzie nie trzeba używać żelu, gdzie nie trzeba wprowadzać większej ilości bakterii, dotykać tego. Wyjmuje się, wkłada, jest temat załatwiony. Przypuszczam, że drogie. No właśnie, niewiele brakuje. To znaczy? Niewiele brakuje w tej refundacji. Z tego, co pamiętam, to no, ktoś powinien się cewnikować, dajmy na to 3-4 razy dziennie, a może się prawie raz cewnikować. Więc wystarczyłoby dorzucić
trochę, bo nie jest to aż taka duża grupa osób. Chociaż nie duża. Jest to taka oszczędność, że powiem niegrzecznie. Tak, a poza tym, tak jak na dniu pęcherza neurogennego usłyszałem od specjalistów, od profesora Radziszewskiego i innych profesorów, którzy tym tematem się parają i walczą o to, żeby stworzyć właśnie miejsca, gdzie osoby mogłyby do neurourologa, a nie urologa, który nie ma o tym pojęcia, trafić i być leczone w szpitalu, bo to jest bardzo duży problem, leczenie w szpitalu, to... Jeszcze musimy o jednej rzeczy powiedzieć, że to nie tylko dotyczy tych osób, które skoczyły do płytkiej wody. Nie dotyczy tylko. To osób dzieci ze stwardnieniem rozsianym, tak. Osób, które na przykład mają rozszczepy kręgosłupa, tak. I inne neurologiczne, bardzo dziecięce, także to... poważne choroby, więc to nie jest tak, że to... Ale później państwo płaci za... leczenie bakterii, tak. Za wyplenianie tego, czego praktycznie nie można zrobić, jeżeli cały czas wpycha się cennik, który jest źle podawany, bo te cenniki, które są obecnie refundowane, to może to zrobić pielęgniarka, lekarz. A faktycznie samo cennikowanie nie jest takie trudne i jest to, powiedzmy, po jakimś czasie pstryk, a nie żadne wyzwanie. Tylko to powinien być inny. Pewnie o czymś zapomnę przy okazji mówienia o tej kampanii, ale naprawdę osoby, które trenują rugby, trenują koszykówkę, umierają na nerki. Bo nerki w takim przypadku, jeżeli nie ma kamienia, nie bolą. I osłabienie nerek i ciągłe zakażenia powodują to, że naprawdę osoby, które są, czasami można powiedzieć, poruszają się na wózku, ale są o wiele sprawniejsze niż ich chodzący rówieśnicy, którzy siedzą przed kanapą, na kanapie i oglądają mecze, tak? To oni grają w tą koszulkę, ale nagle ktoś umiera. Ktoś umiera, bo... Nerki nie dały rady. Bo nerki nie dały rady, ale nerki dlatego nie dały rady, bo nie ma dobrego dostępu do służby zdrowia. Ja byłem hospitalizowany w ostatnich 2 latach dwukrotnie. Z tego I jak widzę szpital, to nie wiem, czy nie powinienem jakichś leków na uspokojenie brać. Takie powiedzmy powiedzenia, że jak odjeżdża łóżko, ja się przesiadam na to łóżko i to łóżko odjeżdża, bo nie ma innego na oddziale, bo to łóżko jest za wysokie, to przychodzi pani pielęgniarka i mówi: niech pan uważa. Ja mówię, ale to nie moja wina, to łóżko po prostu odjechało, ja chciałem się przesiąść, bo mam do tego prawo. Ale to niech pan... się nie przesiada. Tak, nie przesiada się wieczorem czy w nocy, bo jesteśmy tylko z koleżanką na dyżurze i będzie pan leżał do rana. Na podłodze? Tak. Panie... Wiele innych takich sytuacji, więc przydałaby się taka referencyjna, jak to się mówi, jednostka, która dałaby obraz tego, jak pomagać osobom, które potrzebują pomocy neurourologicznej. Ja bardzo państwa proszę o włożenie słuchawek, ponieważ mamy słuchacza 22 44 44 0 44. Zadzwonił do nas pan Filip. Halo? Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę państwa, ja przede wszystkim to muszę się nie zgodzić ze stwierdzeniem pana ze Stowarzyszenia Integracja z poprzednich części audycji. Mianowicie sytuacja ludzi niepełnosprawnych w Polsce się poprawia. Ja jestem niepełnosprawny od ponad 50 lat i ja i za czasów komuny, i za czasów wolnej Polski po 89 roku, podam tylko jeden taki przykład. Zawsze miałem sprzęt ortopedyczny za darmo, a w roku 2014 po raz pierwszy państwo polskie odmówiło mi tego sprzętu ortopedycznego, bo argumentując w ten sposób, że zmieniły się przepisy. To jest tylko ten jeden mój przykład. Ja bez sprzętu ortopedycznego nie jestem w stanie w ogóle wyjść z domu i od 2 lat jestem uwięziony w domu, dlatego że nie mam tego sprzętu. Zostałem pozbawiony. Państwo polskie za ten konkretny sprzęt, który umożliwia mi mobilność. Czy mógłby pan powiedzieć, jaki jest to sprzęt? To jest aparat ortopedyczny na jedną nogę. Państwo polskie żąda ode mnie prawie 4000 złotych za ten sprzęt. A wcześniej, tak jak powiedziałem, przez wszystkie lata
od lat 60. ubiegłego wieku miałem to zawsze za darmo. Raz na 3 lata miałem to za darmo. I ja nie mogę pójść, żeby postarać się o pracę, nie mogę pójść, żeby, jeżeli już tę pracę uzyskam, to nie mogę pójść do pracy, bo ja po prostu jestem więźniem państwa polskiego w tej chwili. Ten stan rzeczy trwa od 2014 roku, kiedy weszło w życie nowe rozporządzenie ministra zdrowia o finansowaniu tam różnych urządzeń medycznych i sprzęt pomocniczych. Tak, to ta nazwa jest bardzo długa. Tak, tak. Więc, czy mogę się odnieść może? Proszę? Czy mogę się odnieść do tego, co pan mówi w tym momencie? No, wie pan, ja jeszcze nie skończyłem, więc może ja jeszcze dopowiem. No, to jest tylko ten jeden przykład. Natomiast inny przykład. Kiedyś w ustawie o pomocy społecznej, w ustawie był taki zapis, że osoby niepełnosprawne mają prawo załatwiać swoje sprawy poza kolejnością. I ten zapis znikł w pewnym momencie. Ja dopóki jeszcze wychodziłem z domu, dopóki nie byłem uwięziony przez nasze kochane państwo polskie ze względu na moją niepełnosprawność, to korzystałem często z tego ułatwienia, bardzo poważnego dla ludzi niepełnosprawnych, istotnego ułatwienia. Już od około 5, może 7 czy 8 lat ten przepis nie istnieje. Więc to też świadczy o tym, że się pogorszyła sytuacja. I takich przykładów można by wymieniać bardzo wiele. Przykładów dotyczących ludzi o rozmaitych stopniach niepełnosprawności. Dostępność samochodów inwalidzkich jest w tej chwili zerowa. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na początku lat 90. miał bardzo dobre programy finansowania, ułatwiania mobilności poprzez finansowanie zakupów samochodów inwalidzkich dla ludzi niepełnosprawnych ruchowo. Od lat już chyba z 10 nie ma takich programów. Jest jak... Halo? Halo? Gdzieś nam pan przez sekundkę zniknął, dlatego myślałam, że przerwało panie połączenie. Panie Filipie, pozwoli pan, że pan Łukasz się odniesie do pewnych kwestii, o które pan poruszył, dobrze? No tak, tylko że pan Łukasz, bo ja znam Stowarzyszenie Integracja, niestety Stowarzyszenie Integracja i pan Piotr Pawłowski bardzo dobrze żyją z władzą polską i pan Piotr Pawłowski sobie załatwił różne rzeczy i jest ludzi niepełnosprawnych. Momencik, czy mogę przerwać? Po prostu zdrajcą. No, proszę pana, czy mogę przerwać na momencik? Wiem tylko, że to jest kwestia tego, nie pasuje, ponieważ ja zazwyczaj poruszam tematy, które nikomu nie pasują. Natomiast jeżeli się rzuca tego typu, stawia tego typu zarzuty, to jednak konieczne jest to, by mieć również jakieś dowody na to, że rzeczywiście tak się dzieje. Więc dlatego tak ostro zareagowałam, bo ja wiem, że życie osoby niepełnosprawnej, szczególnie na przykład w małej miejscowości, jest wyjątkowo trudne. Natomiast no nie możemy wszystkiego wrzucać do jednego wora. Pozwoli pan, że jednak oddam głos teraz panu Łukaszowi, bo zaczynamy powolutku brnąć do końca audycji, a jeszcze chcielibyśmy o jednej rzeczy powiedzieć. Pierwsza kwestia, którą pan poruszył, akurat jeżeli chodzi o daną ortezę, czy protezę, czy inne zaopatrzenie ortopedyczne. Faktycznie ta lista Ministerstwa Zdrowia jest niezwykle obszerna. Ja nie pamiętam, czy to jest kilkadziesiąt, czy nawet do kilkaset różnych po prostu sprzętów ortopedycznych i środków pomocniczych, jak to tam jest opisane. Wiele osób jest znowu zadowolonych z tych zmian, które wcześniej nastąpiły, ponieważ wyższe są dofinansowania na przykład do wózków inwalidzkich. Mogło się tak zdarzyć, że jakiś sprzęt, który może jest przestarzały, może jest dofinansowanie na inny, lepszy. Tutaj pan nie określił tego konkretnie. Trzeba by być bardzo szczegółowym i bardzo konkretnym w określeniu tego sprzętu i to sprawdzić. Może faktycznie ta rzecz jako przestarzała wypadła z obiegu i nie ma tego tak dobrze dofinansowanego, jak było. Ale
Wiele to jest podobna rzeczy... pewnie sytuacja, jak jest w przypadku refundowania leków. Wiemy, że z tym zawsze jest afera, ale to jest tak coś za coś i czasami ci, którzy wymyślają, że ten lek jest lepszy albo tamto jest lepsze, niestety nie trafiają wszystkim i nie pytają czasami nie środowiska. Natomiast program samochodowy, który był kiedyś, faktycznie był bardzo obciążający, myślę. Natomiast później był taki krótki program, który PFRON przeprowadził, Sprawny Dojazd. Natomiast ten program zupełnie nie promował ludzi aktywnych. To był program, który dawał te samochody w pewien sposób, dofinansowanie do tych samochodów rodzicom dzieci niepełnosprawnych, co jest bardzo ważne i to popieramy. Mm-hmm. Natomiast w żaden sposób osoba już, która pracowała, a psuje się samochód, nie mogła na przykład dojeżdżać do pracy, miała tak duże obostrzenia, że po prostu no, nie była w stanie przeskoczyć. Nie była w stanie ich przeskoczyć, bo to dofinansowanie było obciążone bardzo wieloma wyliczeniami, które. Ja nie wiem, czy nie będziemy musiały zrobić jeszcze jednego programu, w którym rzeczywiście słuchacze wejdą na antenę. Bo na przykład jest krótkie pytanie, czy po 5 latach od dostania jednego wózka można ubiegać się o nowy wózek za darmo. Tak. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Chcieliśmy na końcu jeszcze coś wyraźnie powiedzieć. Chcieliśmy jeszcze powiedzieć coś wyraźnie, to znaczy, przypomnij Ewo ten numer telefonu, który, a jak ty nie możesz znaleźć kartki, to pana Łukasza wykorzystamy. Tak. 22 831 8582. Ja też tam zapytam w poniedziałek, jutro, jak będę już w pracy, o tą kwestię kolejki, bo nie pamiętam, ale jako, że sam nie mam nigdy problemów i gdy jakoś gorzej się czuję, ktoś spokojnie po prostu mnie przepuszcza. Natomiast ostatni już tylko apel do pracodawców. Naprawdę warto zatrudniać osoby niepełnosprawne z różnymi niepełnosprawnościami. Obiecałyśmy, że zrobimy jeszcze jedną audycję i wtedy na ten temat będziemy mówili. Dotyczące także pewnych przepisów, prawda? Koniecznie. Bardzo serdecznie panom dziękujemy. Tomasz Pisarzewski i pan Łukasz Bednarski, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Dzisiaj byli z nami w studio. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Małgosia Kolińska-Dąbrowska, współprowadząca ten program. Dziękuję, Małgosiu. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Ja nazywam się Ewa Podolska. Spotkam się z Państwem ponownie po godzinie 22. Profesor Henryk Skarżyński, słynne centrum Słuchu Instytut w Kajetanach. Rozmawiać będziemy. Czyli blisko niepełnosprawności. Tak jest. Super. O tym, co można zrobić, byśmy wszyscy dobrze słyszeli i nie tylko. Dziękuję. Weekend Radia Tok FM. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Umil sobie papierkową robotę. Kup dowolny komputer z procesorem Intel Core i3, i5 lub i7 i odbierz urządzenie wielofunkcyjne HP. Sprawdź w sklepie lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Jak się wymiksować z wielu kredytów? Trzeba je połączyć. O, ten za samochód, telewizor, kanapę. A co tam, dorzućmy jeszcze zadłużenie na karcie. I jesteśmy wymiksowani. Przenieś swoje kredyty do banku BPH. Połącz jeden nowy kredyt konsolidacyjny i wymiksuj się z wielu rat. Ciesz się lekko strawnym oprocentowaniem. Zadzwoń 801-39-3939. Koszt połączenia według taryfy operatora. Bank BPH. Po prostu fair. Przyznanie i wysokość kredytu zależy od zdolności kredytowej klienta. Taryfa opłat i prowizji jest dostępna w oddziałach i placówkach partnerskich banku i na bph.pl. Dobrej nocy. Śpij spokojnie, synku. A gdzie mój miś? Tam, gdzie zawsze. Na swoim miejscu. Dobranoc, tato. Dobranoc, mamo. Daleko jeszcze? Kiedy się obudzisz, będziemy nad morzem. W rodzinnych modelach Volkswagena poczujecie się jak w domu. Odkryj Golfa Sportsvana, Turana i Sharana. Samochody idealnie dopasowane do waszych potrzeb. Teraz dostępne z pakietem rodzinnych korzyści. Volkswagen. Cóż tam pani podjada, pani Kasiu? Bo, pani prezes, szkoda, że kończy się szkolenie w hotelu Windsor nad Zalewem Zegrzyńskim. Spodobało mi się to miejsce i te ciasteczka do kawy. To znak, pani Kasiu. Jaki? Żeby zorganizować tutaj piknik firmowy. To z czekoladą? Dla mnie, pani Kasiu. Proszę. Hotel Windsor nad Zalewem Zegrzyńskim. Miejsce, którego nigdy dość. windsorhotel.pl. Wrzuć na siebie luz. Już jutro w Lidlu znajdziesz bluzy i spodnie w ponad 30 wzorach.
dresowe spodnie damskie lub męskie. Tylko 29,99. Tak, 29,99. A do tego przyjemnie miękka, rozpinana bluza dla niej lub dla niego. Jedynie 39,99. Tylko 39,99 za bluzę. Lidl. Co tydzień coś nowego. Płacisz? Wraca. Płacisz? Wraca. Płacisz? Wraca. Płacisz ZUS z konta firmowego w mBanku i wraca do Ciebie nawet 600 zł. Otwórz mBiznes konto za 0 zł w promocji i odbierz nawet 600 zł na ZUS dla Twojej firmy. Śpiesz się, oferta ważna jeszcze 8 dni. Sprawdź na mbank.pl lub w placówce. Promocja trwa od 1 do 31 lipca. Szczegóły i regulamin na mbank.pl/firma. mBank, ikona mobilności. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Niedziela, 24 lipca, jest 17. Informacje TOK FM. Sergiusz Piotrkowski. MKOL nie wykluczył Rosjan z igrzysk w Rio. Decydować mają poszczególne federacje. Znaleziono dokumentację medyczną sprawcy strzelaniny w Monachium. Tygrysy zabiły kobietę w zoo w Pekinie. Mimo zakazów wysiadła z auta, by ratować zaatakowaną wcześniej koleżankę. Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie wykluczył wszystkich rosyjskich sportowców z Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Decyzje o ewentualnych karach za rozwinięty system dopingu w tym kraju mają podejmować federacje poszczególnych dyscyplin. MKOL wprowadził jednak pewne obostrzenia. Wszyscy Rosjanie zgłoszeni do startu w Rio mają przejść rygorystyczne testy antydopingowe. Do starty nie zostaną też dopuszczeni zawodnicy, choćby raz karani w przeszłości za złamanie przepisów antydopingowych. Decyzja to odpowiedź MKOL-u na rekomendacje Światowej Agencji Antydopingowej, która zasugerowała wykluczenie wszystkich Rosjan z brazylijskich igrzysk po wykryciu rozwiniętego procederu dopingowego w tym kraju. Rosyjskie władze nie zgadzają się z zarzutami, uznają je za atak polityczny. Bawarska policja poinformowała, że sprawca piątkowych ataków przygotowywał się do akcji od dawna. W jego domu znaleziono też dokumentację medyczną, mówi szef bawarskiej wydziału śledczego Robert Heimberger. Do tej pory śledztwo wykazało, że sprawca przygotowywał się do strzelaniny około roku, od ubiegłych wakacji. Podczas przeszukania domu znaleźliśmy dokumentację medyczną, która wskazywała na zaburzenia lękowe i depresję. Znaleźliśmy też leki, ale jak zwykle przy takich sytuacjach powstaje pytanie, czy sprawca rzeczywiście je zażywał. Tego na ten moment nie wiemy. Być może przestał je brać na kilka tygodni przed atakiem. Natrafiono też na czat w internetowej ukrytej sieci wskazujące, że właśnie tam sprawca mógł kupić pistolet. Wcześniej pojawiła się informacja, że Glock z usuniętymi numerami mógł pochodzić z Czech lub Słowacji. W wyniku piątkowej strzelaniny w centrum handlowym zginęło 9 osób, a 27 zostało rannych. Sprawcą był 18-letni Niemiec pochodzenia irańskiego. A papież Franciszek modlił się dziś za ofiary ataków w Kabulu i Monachium. Jak podkreślał, podczas modlitwy Anioł Pański wszyscy muszą działać na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. Jestem myślami z rodzinami ofiar i rannych. Zachęcam was do dołączenia do modlitwy, żeby Pan wskazał nam dobre rozwiązania i pomógł w zachowaniu braterstwa. Im bardziej wyzwania wydają nam się trudne do pokonania i im ciężej jest nam zapewnić bezpieczeństwo i pokój, tym silniejsza musi być nasza modlitwa. Papież Franciszek poprosił też dziś wiernych, by modlitwą towarzyszyli mu w jego rozpoczynającej się w środę podróży do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. Słuchasz informacji TOK FM. Uber zawiesił w południe działanie na Węgrzech swojej aplikacji oferującej usługi przewozu osób. Dziś wchodzi tam w życie ustawa umożliwiająca blokowanie stron internetowych oferujących usługi taksówkarskie niezgodne z przepisami. Uber rozpoczął działalność na Węgrzech niecałe 2 lata temu i od razu wywołał silne protesty taksówkarzy. Tylko w bieżącym roku kilkakrotnie blokowali oni ulice Budapesztu w różnych miejscach, domagając się odpowiednich regulacji usług transportowych.
Tygrysy zabiły kobietę i raniły jej towarzyszkę w zoo w Pekinie. Ogród umożliwia oglądanie tych dzikich zwierząt z samochodów i autokarów. Kobiety jechały prywatnym autem wraz z mężczyzną i dzieckiem. Jedna z kobiet pokłóciła się z kierowcą i otworzyła drzwi, by opuścić auto. Natychmiast rzucił się wtedy na nią tygrys. Na ratunek ruszyła jej druga kobieta, ale także została zaatakowana przez drapieżnika i zmarła w wyniku tego ataku. Pracownikom zoo udało się uratować. Pierwszą z kobiet trafiła do szpitala. Jej stan jest stabilny. Gigantyczne korki na drogach prowadzących do Dover, skąd Brytyjczycy tłumnie wyruszają przez kanał La Manche na kontynent, na urlop do Francji, Hiszpanii, Włoch czy Szwajcarii. Na wjazd do portu promowego w Dover lub do Eurotunelu, którym samochody przewożone są pociągami, trzeba czekać 5 godzin i dłużej. Francuzi zaostrzyli kontrole graniczne w ramach stanu wyjątkowego. Zabierają one znacznie więcej czasu niż zwykle. Stan wyjątkowy obowiązuje we Francji od zamachów terrorystycznych, do których doszło w listopadzie zeszłego roku w Paryżu. Brytyjczycy rozpoczynają właśnie swoje 6-tygodniowe wakacje. Pogoda. W nocy na północnym wschodzie oraz na południu Polski zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, początkowo możliwe burze. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem mgły. Temperatura minimalna od 15 do 18 stopni. Wiatr słaby. W poniedziałek na północy i północnym wschodzie oraz na południu i południowym zachodzie miejscami burze i tam mocny deszcz. Temperatura od 25 do 30 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Przy niedzieli o sporcie. Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu i chciałbym przedstawić pierwszego gościa naszego programu. Jest nim Dominik Gosk. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dominik, właściwie to nie wiem od czego zacząć, bo w naszym studiu było wielu biegaczy. Rozmawiamy na ten temat nie tylko w ujęciu zawodowym, ale i amatorskim. A może przede wszystkim amatorskim, bo chciałbym, żeby nasi słuchacze z tych audycji wynieśli nieco więcej niż tylko obraz. 17.20. Sergiusz Piotrkowski. Syryjski rząd poinformował, że jest gotowy na kolejne rozmowy pokojowe z opozycją i zapewnił, że jest zdeterminowany, by zakończyć trwającą od 5 lat wojnę w tym kraju. ONZ liczy na zorganizowanie kolejnej rundy syryjskich rozmów pokojowych w sierpniu w Genewie. Poprzednie rozmowy załamały się z powodu eskalacji walk w Syrii. Papież Franciszek poprosił dziś wiernych podczas spotkania na modlitwie Anioł Pański, by modlili się za niego podczas jego rozpoczynającej się w środę podróży do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. Papież pozdrowił też i podziękował tym, którzy pracują, by przyjąć młodych pielgrzymów i duchownych z całego świata w Polsce. Australijscy sportowcy nie zamieszkają w wiosce olimpijskiej. Podczas igrzysk w Rio de Janeiro zdecydowała szefowa misji. Powodem są złe warunki, w tym zapchane toalety, przeciekające rury i niezabezpieczone przewody. Wcześniej codziennie zgłaszano zastrzeżenia organizatorom i Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu, ale problemów nie udało się rozwiązać. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Przy niedzieli o sporcie. Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk, Dominik Gosk jest moim Państwa gościem. Nieprawda, modlić się trzeba na krakowskim przedmieściu, tu na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie.